1970 roku, po premierze Przygód do lasa, Tadeusz Chmielewski został zaproszony na dywanik do nowego wiceministra kultury Czesława Wiśniewskiego w celu zapoznania się z przyszłymi planami do realizacji. Reżyser miał wtedy ogólny zarys filmu o Warszawie o roboczej nazwie Książka telefoniczna. Taki tytuł wynikał z tego, że bohaterami miał być tłumy przyjezdnych do stolicy. Naprzemiennie by się ze sobą spotykali, a ich łącznikiem miał być za każdym razem inny rekwizyt. Wiśniewskiemu pomysł ten się spodobał i zlecił Chmielewskiemu napisanie scenariusza. Na następny dzień. Po otrzymaniu tego niemożliwego zadania do wykonania, reżyserowi w ciągu nocy udało się wykonać jedynie konspekt do filmu. Następnego dnia, po przekazaniu streszczenia ministrowi, reżyser dowiedział się, że film został skierowany do realizacji. A scenariusza jak nie było, tak dalej nie ma. Na szczęście Jerzemu Kawalerowiczowi, szefowi zespołu filmowego Plan, który miał być dystrybutorem produkcji, udało się przekonać Wiśniewskiego na przesunięcie terminu napisania scenariusza. W czasie studiów w szkole filmowej Chmielewski założył notatnik, w którym pisał wszelkiego rodzaju pomysły na gagi. Tworząc scenariusz, reżyser korzystał z zeszytu, wybierając z niego najlepsze żarty. Wtedy też właśnie Chmielewski zmienił tytuł z Książki telefonicznej na Nie lubię poniedziałku. Tak, ja nie lubię poniedziałku. Jednak lekko się obawiał tego, co napisał, gdyż w sposób prześmiewczy pokazuje Warszawę, na co cenzura mogła się nie zgodzić. Na szczęście zlikwidowano komisję ocen scenariuszy, przez co gotowy skrypt trafił w ręce Wiśniewskiego, który tylko kiwnął głową i zaakceptował projekt. Do it. Reżyser nie miał wielkiego problemu z dobraniem obsady do swojego filmu. Wielu zatrudnionych aktorów grało już wcześniej w produkcjach Chmielewskiego. Niektóre osobistości grały w filmie samych siebie, czyli Czesław Wicherek-Nowicki, legendarny prezenter pogody, Jan Suzik prowadzący w Realu dziennik telewizyjny, no i oczywiście Bohdan Łazuka. Lekkie niepewności Chmielewski miał jedynie z postacią cudzoziemca. Najpierw reżyser uznał, że powinien on być Francuzem, a później Hiszpanem. Wolałabym Hiszpana. Dopiero kiedy zobaczył aktora wcielającego się w przyjezdnego, Kazimierza Witkiewicza, Chmielewski ostatecznie zamienił postać na Włocha. Sì, sì, sono italiano. Film był kręcony w Warszawie. Realizacja filmu była trudna z powodu... Nie, czekajcie, przecież byście mnie zabili, gdybym tamto uznał jako ciekawostkę. Jeszcze raz. Podczas zdjęć w Warszawie ekipa borykała się z problemem, jakim byli gapie. Film był kręcony w godzinach szczytu podczas normalnego ruchu ulicznego i nie skorzystano wtedy ze statystów do odwzorowania tłumu. Powodowało to niestety, że warszawiacy patrzyli się w obiektyw, co niszczyło ujęcie. Chmielewski myślał wtedy, by ukryć kamerę w słupie, jednak podczas montowania sprzętu zaczął zbierać się tłum i kiedy doszło do kręcenia scen, wszyscy wiedzieli, że w tym miejscu jest ustawiona ekipa filmowa i... Cały misterny plan też w pizdu. Realizacja filmu była trudna z powodu ówczesnej normy produkcyjnej, jakim było kręcenie dziennie 45 metrów taśmy. Tempo realizacji było bardzo szybkie i kosztowne, przez co brakowało sprzętu i rekwizytów, a także często rezygnowano z dubli. Z tego powodu wielokrotnie musiano improwizować. Tak na przykład Bohdan Łazuka, nie mając czym się pijany podpierać, pożyczył od tutejszych robotników korbę do samochodu i tak już pozostało do końca filmu. W scenariuszu było zawartych kilka zabawnych i ciekawych według mnie gagów, które ostatecznie nie trafiły do filmu z powodu, wiadomo, pieniędzy. Na przykład niespełniony artysta, zdenerwowany ciągle psującą się syreną, w pewnym momencie miał wepchnąć samochód do Wisły. Z kolei pijany Bohdan Łazuka, odziany w ortalionowy płaszcz, w scenie na dworcu kolejowym miał zgubić się w kilkutysięcznym tłumie ludzi, ubranych tak samo jak aktor. Chmielewski wpadł także na pomysł, by w pojedynczych scenach przy bohaterach umieszczać dymki, pokazujące co postać ma na myśli odnośnie innej osoby. Jako że scenariusz był pisany w pośpiechu, można zauważyć bardzo duże podobieństwo do debiutu Chmielewskiego pod tytułem Ewa chce spać. Spójrzcie. Do pewnego miasta, pokazanego w sposób satyryczny, przyjeżdża bohater nieznający tutejszych okolic. Pomocny okazuje się pewien milicjant. Ponadto niektóre gagi będące w poniedziałku zostały już użyte przez Chmielewskiego we wcześniejszych filmach, jak na przykład motyw z przerwą w pracy. Przerwa obiadowa, panowie! 5 o'clock! Tyta! Na koniec mały easter egg od reżysera. W
początkowej scenie filmu, gdzie Bohdan Łazuka podpisuje się milicjantowi, na słupie można zauważyć plakat do poprzedniej produkcji Chmielewskiego Jak rozpętałem II wojnę światową. Kolejna porcja ciekawostek za nami. Jeśli nie lubisz poniedziałku jak większość osób, kliknij łapkę w górę, a jeżeli odcinek Ci się spodobał, daj mi o tym znać poniżej w komentarzu. Nie zapomnij też o subskrypcji mojego kanału.